Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o błędach, jakie być może popełniasz, jeśli dopiero zaczynasz stosować prawo przyciągania. Po pierwsze, wydaje ci się, że samymi myślami osiągniesz wszystko, co chcesz i nie działasz. Niestety, prawo przyciągania nie działa tak, że jedynie jeśli o czymś pomyślimy, to już do nas przyleci czy pojawi się w naszym życiu. Musimy włączyć do tego również akcję i działać, i szukać rozwiązań, i próbować różnych rzeczy. Drugą rzeczą jest to, że za dużo myślisz. Może być tak, że właśnie chcesz coś osiągnąć i wydaje ci się, że musisz obsesyjnie skupiać się na tym i myśleć, co jeszcze możesz zrobić, żeby to się zrealizowało. Musisz zaufać i musisz wierzyć, że to, czego pragniesz i czego chcesz i o co już poprosiłaś lub poprosiłeś, jest już w drodze. Odpuszczenie jest bardzo ważne właśnie w prawie przyciągania, kiedy próbujemy coś zmanifestować w swoim życiu. Dlatego warto czasami trochę odpuścić. Ale kolejną rzeczą, którą być może robisz, jest to, że skupiasz się na myślach, a nie na emocjach. Tak naprawdę jest to bardzo popularny błąd i dużo osób nie wie o tym, że nie chodzi o same myśli, bo myśli przychodzą, odchodzą, cały czas się zmieniają i mogą być przeróżne. Chodzi jednak o emocje, które w sobie mamy i które tak naprawdę powodują to, co się dzieje. Jesteśmy energią i nasze emocje są najwyższą energią, jaka istnieje, są na częstotliwościach, które właśnie mogą przyciągać do nas te rzeczy, które chcemy. Więc nie chodzi o to, że my sobie pomyślimy o pięknym samochodzie, który chcemy mieć, tylko o to, jakie to w nas spowoduje emocje. Jeśli wyobrażamy sobie, że siedzimy właśnie w takim samochodzie i kładziemy ręce na kierownicy i czujemy wiatr we włosach, kiedy mamy otwarte okna i słyszymy muzykę z radia, która leci w tym samochodzie, to są właśnie emocje. Natomiast samo myślenie o tym, chcę mieć ładny, czerwony samochód, to nic nam niestety nie da. Kolejnym błędem, który popełnia wiele osób, zwłaszcza właśnie na początku, jest to, że dowiadujemy się o prawie przyciągania i o wszystkich technikach, jakie istnieją i próbujemy ich wszystkich. I powiem Wam, że jest ich naprawdę dużo. Jest technika dwóch kubków, jest technika 5x55, jest technika scriptingu, wizualizacji, przeróżnych rzeczy i naprawdę można znaleźć tego masę w internecie. Ale nie o to chodzi. Tak naprawdę techniki są jedynie narzędziami do tego, żeby coś do siebie przywołać, żeby spowodować właśnie w nas te emocje, o których wcześniej mówiłam. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, co jest w naszej głowie i to, co my sobie myślimy, to, co wyobrażamy i to właśnie, jak to na nas wpływa. I stosowanie całymi dniami wszystkiego może się negatywnie na nas odbić, bo będziemy się jeszcze właśnie tak bardziej nakręcać i kompulsywnie o tym myśleć, że będziemy tak naprawdę wprowadzać samosabotaż. I piątym punktem, który uważam, że jest bardzo ważny, to jest to, że zwłaszcza na początku wyznaczamy sobie cele, w które sami nie wierzymy. I to jest zgubne, ponieważ wiele osób na początku mówi: ok, skoro mogę mieć wszystko, to ja chcę mieć 1 000 000 złotych i to już. I niestety, jeśli wcześniej nie próbowaliśmy i nie robiliśmy małych manifestacji, małych, bo tak naprawdę wszechświat nie wie, co jest duże, co jest małe i to wszystko zależy tylko od nas i od naszej wiary. Więc jeśli dla nas zmanifestowanie kubka kawy jest małą rzeczą, którą chcemy właśnie osiągnąć, to będzie dla nas to o wiele bardziej dostępne i przystępne. Natomiast duże rzeczy, na które chcemy się porywać, mogą się skończyć klęską i naszym rozczarowaniem. A wtedy niestety, ale będziemy wątpić też w inne rzeczy, nawet w te małe. Wtedy nawet kawy nie będziemy w stanie sobie przyciągnąć, bo będziemy wchodzić właśnie w taką negatywną otchłań, która będzie powodować, że okej, to nie działa, ja w to nie wierzę, jeśli nie mogę mieć wszystkiego, czego chcę, no to znaczy, że to nie działa.
Więc mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny, krótki, ale konkretny. Dajcie znać, czy popełniliście któreś z tych błędów lub może dalej popełniacie, z czym macie największy problem. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytanie. Dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie.